Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. W życiu. Ja swoją prezentację, fajnie, bo tak jakoś nawiązaliśmy zupełnie nieświadomie, nazwałem od zera do milionera, ponieważ nie wywodzę się z bogatej rodziny i w zasadzie zaczynałem, można powiedzieć, od zera, a tak w szczegółach to zaczynałem od 700 zł, które dostawałem od rodziców na życie na studiach w Warszawie. Nie pochodzę z Warszawy, urodziłem się w Łodzi, przez długi okres mieszkałem w Końskich, w Świętokrzyskim, w małej miejscowości niedaleko Jędrzejowa, tam gdzieś w sumie, gdzie Kamil. I za te 700 zł wynajmowałem kawałek pokoju za 350 zł, a za drugie 350 zł musiało mi starczyć na życie, na jedzenie. No wiadomo, były jakieś słoiki od mamy, jakieś jedzenie. No ale możecie sobie tak śmiesznie policzyć, że 350 zł to wychodzi jakieś tam 10 zł dziennie na życie. I pamiętam, że byłem strasznie szczęśliwym studentem, posiadając ten budżet. I teraz w sumie posiadając budżet dzienny znacznie większy, nadal jestem szczęśliwym człowiekiem. Więc w sumie można dojść do pewnej konkluzji, że nie do końca kasa daje szczęście. Ale o tym będę mówił później. Słuchajcie, o mnie. Jestem, tak jak zostałem zapowiedziany, jestem inwestorem nieruchomości i w zasadzie jestem aktywnym inwestorem nieruchomości cały czas, czyli można powiedzieć, że dokupuję tych nieruchomości. Trochę się przyznam, że się uzależniłem. Moja żona mówi, że Paweł, nie wiadomo ile byś miał pieniędzy, to zawsze po prostu coś dokupisz i zawsze na tym koncie tej aktywnej gotówki do kolejnych inwestycji będzie jakoś tak niewiele, że coraz większe mieszkania, coraz ciekawsze inwestycje. Jestem współzałożycielem również Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Już nie pamiętam ile lat temu, ale z kilkoma osobami, między innymi ze Sławkiem Muturi, założyliśmy Stowarzyszenie Mieszkanicznik. To jest stowarzyszenie zrzeszające ludzi, którzy posiadają mieszkania na wynajem. Zaczynaliśmy od 5 osób, obecnie jest około ponad 1000 członków stowarzyszenia, inwestorów z całej Polski. Niedługo w październiku jest kongres, jak wpiszecie sobie mieszkanicznik.pl, to znajdziecie informacje, serdecznie zapraszam, nawet jeżeli chcecie dopiero rozpocząć. Pracowałem w korporacji przez 7 lat, o korporacjach, o życiu korporacyjnym też wam opowiem o różnych mitach i postaram się trochę odczarować trochę całe korporacje, bycie korpoludem i lemmingiem, czy zwał jak zwał. Wbrew pozorom, i chciałbym to podkreślić, nie zrobiłem tego jakby z punktu widzenia takiego ze złości, że to już wystarczy, czy coś takiego. To był ściśle realizowany wcześniej plan, który zakładał zbudowanie sobie jakiegoś portfela nieruchomości, które przynoszą co miesiąc dochód pasywny, w miarę pasywny i zapewniają mi spokojne życie i dają mi jakieś pieniążki na chleb i zupę. Tak? Utrzymuję się teraz, tak jak już mówiłem, dzięki inwestowaniu w nieruchomości nie tylko z mieszkań na wynajem, ale też robię coraz więcej flipów, czyli kupuję mieszkania z różnych licytacji, od komorników, syndyków. Nie będę się zagłębiał dzisiaj w technikalia, ale często na MBA-u nieruchomości można na przykład gdzieś tam usłyszeć te różne historie. Pokażę dzisiaj kilka przykładów, jak można to robić i jak to spowodowało, że jestem tutaj, gdzie jestem. I podróżuję, byłem w podróży dookoła świata, planuję następne, zwiedzam świat praktycznie, no jestem, można powiedzieć, ja lubię nazwę rencistą, takim małym, ponieważ jak się zawsze ktoś pyta, czym się zajmujesz, to ja mówię, że jestem rencistą i jakoś to określenie mi się podoba, odzwierciedla trochę to co robię, że mam dużo czasu, który mogę poświęcić na to, co mi sprawia przyjemność, a nieruchomości na razie są tą rzeczą. Słuchajcie, o agendzie spotkania, tak, na początku jeszcze opowiem kilka słów o mnie, później opowiem o mojej strategii, skąd ona się wzięła. Przejdę do wizji, do osiągania poszczególnych celów, jaka była moja wizja, jaka jest. Opowiem o nieruchomościach i opowiem o wychodzeniu ze strefy komfortu, które było dla mnie, powiem szczerze, najtrudniejszym wyzwaniem.
kiedy zaczynałem. Kiedy zaczynałem, kiedy nie miałem dużo kapitału i kiedy musiałem jakby poświęcić swoje chwilowe marzenia kupowania mieszkania na kredyt, wiecie, tak dorównania moim kolegom z korporacji, którzy kupowali nowe samochody, a ja mieszkałem w jakichś takich, powiedzmy, innych warunkach i pierwsze mieszkanie, w którym ja mieszkałem, było, ja mieszkałem w wynajętym mieszkaniu i w tym czasie kupiłem mieszkanie na wynajem, więc to była taka spora historia, która tam to wyjście ze strefy komfortu u mnie bardzo mocno wymagała. Opowiem o podróżach i opowiem później o prowadzeniu działalności. Ponieważ jesteśmy jakby na studiach, to chciałbym opowiedzieć o swoich początkach. Przyjechałem właśnie z mojej miejscowości do Warszawy i zacząłem studiować na Politechnice Warszawskiej. Studiowałem automatykę i robotykę, czyli taki bardzo mocno techniczny wydział, ale nie trafiłem w tym czasie do akademika. Stwierdziłem, że właśnie wynajmę z znajomymi, z kolegami mieszkanie, żeby zobaczyć w ogóle, jak się mieszka z innymi osobami z innych uczelni. Mieszkałem ze znajomymi, którzy studiowali na SGH. To jest szkoła ekonomiczna, chyba jedna z najlepszych w Polsce obecnie. Nie wiem, już tych rankingów jakoś tam jako były student nie śledzę. Natomiast podczas tego studiowania w ogóle osiągnąłem myślę, że całkiem sporo, ale to właśnie dlatego, że robiłem rzeczy nie szablonowe. To znaczy zauważyłem, że jakby studenci są pewnego rodzaju produktem, którzy są tworzeni przez uczelnię i oni niekoniecznie są stworzeni do osiągania jakichś takich wysokich celów. Uczelnie techniczne bardzo mocno kształcą specjalistów. To są studenci, którzy później, jak idą do pracy, oni mają robić bardzo ściśle specyficzną rzecz, zostają jakimś informatykiem, jakimś automatykiem, a rzadko który z wykładowców ma jakieś ambicje takie międzynarodowe. Zresztą bardzo często później, w sumie w swoim życiu studiowałem na czterech uczelniach, dwóch zagranicznych i studiach doktoranckich i bardzo często przychodził jakiś wykładowca, który wykładał, wiecie, wykładał zagadnienia z inwestowania na giełdzie i wychodził z budynku i wsiadał do lanosa. Dla mnie to nie było spójne i jakby nie pokazywało, że on potrafi robić to, o czym mówi. Nie? To była sucha teoria i cieszę się, że znaczy to jest wasza decyzja w zasadzie, co wy z tym zrobicie, ale cieszę się, że coraz więcej osób przychodzi na takie zajęcia, jak Asbiro, gdzie ludzie, którzy mają naprawdę doświadczenie w zagadnieniach, o którym opowiadają, mogą jakoś chętniej i w sumie za darmo dzielą się tą wiedzą. Pewnie motywacja jest różna. Ja robię to dlatego, że wierzę, że Polska będzie naprawdę mocnym krajem i chciałbym, żeby była krajem jak największej ilości milionerów i osób, które na arenie międzynarodowej mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami. I właśnie na uczelnie w ogóle nie uczą myślenia jakby globalnie, zauważyłem, polskie. Po prostu widzę, że studenci nie mają ambicji wyjścia poza swoje miasto. Tak jakby myślą, okej, zostanę, założę tutaj jakiś sklepik w Lublinie, może będę miał jakąś firmę, jakąś większą, mniejszą, ale nie myślą, że osiągną jakiś, że będą mieli firmę. Nie mają nawet odwagi myśleć, że wyjdą na przykład na Europę, że ich firma będzie znana na rynku europejskim, a już nie mówiąc o światowym. Ja wiem, że to nie wynika tylko z mentalności studentów, to wynika też z mentalności kadry naukowej, niestety, ale słuchajcie, abstrahując od tych złych czynników, które są na tych uczelniach, dobre są takie, że za moich czasów przynajmniej było dosyć łatwo wyjechać za granicę, dosyć łatwo pojechać na Sokratesa. I ja z tego skorzystałem i miałem właśnie okazję zobaczyć, jak to wygląda też za granicą. I to jest rzecz, którą polecam. Jeżeli są wśród was jeszcze studenci, to polecam udanie się do jakiegoś biura wymiany międzynarodowej i to naprawdę jest przygoda życia. Zobaczenie, jak świat wygląda też za naszymi tutaj granicami, które jeszcze na szczęście są w miarę otwarte, przynajmniej dla nas. Jest bardzo dużo różnych kursów, bardzo dużo różnych praktyk, na które ja wygrałem Grasho Stage kiedyś i uważam, że to były też wspaniałe doświadczenia, kiedy młoda osoba, powiedzmy, idzie do jakiejś korporacji, do mniejszej, większej firmy i ma możliwość uczenia się od, powiedzmy, najlepszych, jako straszny gówniarz, który jest bardzo arogancki, bo wiecie, jak to jest. Jesteśmy na pierwszym, drugim roku studiów i wydaje nam się, że znamy Office'a, potrafimy edytować WordPressa, robić tabelkę w Excelu i w zasadzie
jesteśmy super, a później jak się przychodzi do jakiejś firmy, to się okazuje, że w zasadzie to nic nie potrafimy. I to jest fajny element, kiedy zderzamy się, pierwszy taki element, kiedy zderzamy się z jakimś biznesem. I to są moje jakieś spostrzeżenia na ten temat. Słuchajcie, praca właśnie w korporacjach. Ja pracowałem w sumie w tych trzech korporacjach, które tu są pokazane. To jest SAP Miller, pewnie kojarzycie bardziej z brandów piwowarskich, tak, z tych butelek, które tam stoją. Pracowałem w Mercedesie w Turcji i pracowałem w takiej jednej w sumie z największych na światowych korporacji informatycznych SAP. Byłem tam konsultantem od wdrożeń systemów takich bazodanowych do zarządzania przedsiębiorstwami, w sumie największymi w Polsce. Bo ja uważam, że to jest pewnego rodzaju tutaj trochę mit, że korporacje często są określane, że tam na początku idziesz, jakąś nosisz laptopa, podajesz kawkę i w ogóle jesteś jakimś super małym trybikiem. Fakt, tak jest, że jesteś małym trybikiem, ale na pewno żadna korporacja, duża korporacja, nie zainwestuje w jakiegoś studenta, na przykład moja żona pracuje w Procter & Gamble, nie zainwestuje w studenta, gdzie CV i różnych plików motywacyjnych, listów motywacyjnych przychodzi 5000 i oni wybierają 30-40 studentów z tego, nie zainwestuje w studenta grubej kasy, tak, żeby menadżer wysokiego szczebla go uczył, jak się pracuje, po to, żeby on nosił laptopa i parzył kawę. Jeżeli jesteście na studiach i nie macie na razie pomysłu na prowadzenie własnego biznesu, nie macie ciągłości, płynności finansowej, o której wielokrotnie na przykład Kamil mówi, że początkujący przedsiębiorcy zapominają o tym, że płynność finansowa jest dosyć istotna i położyła wiele biznesów, to idźcie do właśnie jakiejś firmy, idźcie do korporacji, zobaczcie, jak się pracuje. Ja wiem, że to jest wyścig szczurów, teraz jest spory też jeszcze hejt na fejsie, tak, że tam jakiś Mordor na Domaniewskiej w Warszawie i inne takie cyrki, ale skoro te firmy, chociażby na przykład Mercedes i inne, osiągnęły na rynku obecnie taką pozycję i wy marzycie często o ich produktach, tak, o produktach iPhone'ach, Apple'ach i tak dalej, jakichś smartfonach, to znaczy, że ich produkty muszą być w jakiś sposób dobre, tak? Muszą być dobre, muszą spełniać wasze oczekiwania i tam naprawdę można się nauczyć bardzo dużo. Ja się nauczyłem prowadzenia prezentacji, nauczyłem się, rozmawiałem z kadrami menadżerskimi, naprawdę tych z prezesami, głównymi księgowymi dużych firm, więc to jest naprawdę spora szkoła życia. I teraz jedyne, co bym mógł jeszcze doradzić i ulepszyć, jakbym miał siebie, to bym nie wybierał firmy, a wybrał szefa, tak? Bo to od szefa uczy się najwięcej. Podążaj za kimś, kto osiągnął sukces i podążaj za kimś, kto w mniejszych firmach często jest bardzo duża wizja, wiecie, właśnie w tych korporacjach często trafiacie do takiego małego jakiegoś zespołu, który się zajmuje jeszcze czymś mniejszym, od którego niby zależy w ogóle cały świat, cały ten ideologia jest spora, tak? Więc w mniejszych firmach rzeczywiście jest to ciekawiej, natomiast mniej jest tych projektów międzynarodowych, mniej możliwości wyjechania za granicę i to jest coś za coś. Natomiast chciałbym z mojej perspektywy odczarować właśnie te korporacje i powiedzieć, że ja dzięki temu nauczyłem się naprawdę bardzo dużo i teraz potrafię negocjować, jeżeli chodzi o nieruchomości, potrafię analizować wszystko, tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, analizuję kredyty, to w zasadzie ja nie korzystam z doradców kredytowych jako doradców kredytowych, tylko bardziej jako załatwiaczy kredytowych. Analizę wykonuję sam, po prostu jestem w stanie ją zrobić, mam kompetencje do tego, żeby to zrobić i tą analizę nauczyłem się w korporacjach, kiedy przychodziły różne kontrakty, trzeba było analizować, czy one będą spójne finansowo, czy niespójne finansowo, czy to się spłaci i tak dalej. Więc to są umiejętności, które można się naprawdę nauczyć w tych dużych firmach. A to jest taki slajd, żeby pokazać, jak dużo marek jest robionych przez te duże firmy, o których może nawet nie wiemy, że, nie wiem, Podpaski, Gillette i Blendamet czy Duracell, to jest w sumie jeden worek pieniędzy, tak? I nam się wydaje, że mamy jakiś tam wybór, że jednak jesteśmy świadomymi konsumentami, a często jest tak, że te firmy tak robią, że kupujemy te wszystkie marki, a to jest tak naprawdę jedna firma, tak? Więc to jest o tyle istotne, żebyśmy doceniali liderów rynku i uczyli się też od nich, tak? Okej, to tak tyle na temat korporacji. I teraz jakby ważną rzeczą, żeby w ogóle, ważnym pytaniem w życiu jest to, dlaczego coś robię.
Bo zauważcie, że nawet jak się spotykamy często, jesteśmy w tej grupie, prowadzimy jakiś networking, to bardzo często osoba, która podchodzi do nas, się pyta, czym się zajmujesz, tak? Czyli dochodzi do tak naprawdę efektu, co robisz, tak? A nie dlaczego to robisz. Bardziej się powinniśmy przedstawiać na zasadzie, cześć, jestem Paweł, dlaczego tu jesteś, tak? Jaki jest powód, dlaczego to robisz? Ja, pracując w korporacji, zrozumiałem, że ja na przykład chcę ze swoimi przyszłymi dziećmi spędzać bardzo dużo czasu i prowadzić homeschooling, czyli wyszedłem od tej idei why, tak? Wyszedłem od centrum tego koła, wyszedłem od centrum tego koła, zadając sobie pytanie, po co ja w ogóle tak jakby egzystuję, po co ja żyję, jaki jest mój cel, tak? I dopiero wykrywając ten cel, znalazłem rozwiązania, które mnie do niego prowadzą. Zobaczcie, że na przykład wracając do tych technologii wszystkich, iPhone, nie reklamuje się nigdy w ogóle, co on robi, tak? Że on służy, że to jest telefon służący do dzwonienia. On zawsze sprzedają to why, tak? Że będziesz miał lepszy kontakt z ludźmi, tak? Z rodziną. Będziesz mógł o każdej porze wysłać jakiegoś MMS-a, tak? Czyli jest, a jakieś szczegóły techniczne tych wszystkich komputerów, tych wszystkich są gdzieś tam na ostatniej stronie ukryte i tak dalej, tak naprawdę przez klienta mało istotne. Czyli ważne, żeby określić swoją w życiu wizję, określić swoje cele i w ten sposób po prostu definiować to, co się osiągnie. Jeżeli ja określiłem, usiedliśmy kiedyś jeszcze wtedy z dziewczyną, żoną, usiedliśmy i zaczęliśmy się właśnie nad tym zastanawiać, że chcemy mieć tą wolność finansową, chcemy, żebyśmy mieli spokój ducha, to zaczęliśmy szukać pomysłów, które nam ten problem jakby rozwiążą, które doprowadzą nas do tego celu. No i tam gdzieś się na liście pojawiły te nieruchomości, tak? Okej, stwierdziliśmy, że nieruchomości są fajne, przeprowadziliśmy tą analizę. Teraz doszliśmy, dalsze pytanie było what, tak? Czyli co kupujemy z tych nieruchomości, tak? Mogliśmy inwestować w ziemię, mogliśmy inwestować w grunty, mogliśmy inwestować w jakieś komercyjne lokale, mogliśmy inwestować w różnego typu rzeczy, spekulacje robić na nieruchomościach. I wtedy zaczynamy wybierać już szczegół, w czym zaczynamy działać. Określamy, ile tego musimy mieć, ile sztuk tego musimy mieć, ile i tak dalej, żeby osiągnąć ten cel, do którego zmierzamy. No i ja jeszcze pierwszą swoją kawalerkę na wynajem kupiłem jeszcze jak pracowałem na etacie, byłem jakimś takim super singlem i słuchajcie, kwestia była taka, że to wymagało właśnie ode mnie wyjścia ze swojej strefy komfortu, ponieważ tak jak mówię, nie pochodziłem z jakiejś bogatej rodziny i chciałem wam pokazać, nawet to teraz na tą prezentację jakoś gdzieś specjalnie odgrzebałem, szukając karty SD 32-megabajtowej w jakiejś starej Nokii, szukając zdjęć mieszkania, w którym mieszkałem na początku swojej jakby kariery z nieruchomościami. I to jest zdjęcie, może słabo widać, ale sorry, no było zrobione prawie kalkulatorem, patrząc z obecnych czasów. To jest jakaś tam szafkę widać i na tej szafce są powieszone moje ubrania, tak? Normalnie na wieszakach. To było mieszkanie, na które mnie było jedyne stać w Warszawie i to jeszcze jakoś wynajęte po znajomości, gdzie na ścianie było powieszone płótno, dlatego że ściana była tak brudna i się praktycznie nie nadawała, tak? I zupełnie podstawowe. Ja wiem, że studenci często tak mieszkają i to nie jest jakieś super coś dziwnego, tak? Ale dlaczego musiało to wymagać ode mnie wyjścia z komfortu? Bo zacząłem wtedy pracować w SAP-ie, w firmie, w której nie pamiętam, już pierwsza chyba pensja to była gdzieś około 5-6 tysięcy brutto, które zaczynałem zarabiać. Dostałem służbowy samochód, wiecie, więc naprawdę ta strefa moja komfortu się powiększyła, nie? No i tak się nagle się spotyka z jakimś tam swoim szefem, szefem szefa i tak dalej. No i oni się pytają, no Paweł, no to co, kupujesz sobie jakieś mieszkanko dla siebie na kredycik, nie? No bo to wiecie, wszyscy to robią, nie? Wszyscy kupują, zadłużają się, zarabiasz 5, no to kupujesz za 4 tysiące po prostu mieszkanie na kredyt, no żeby się poczuć tak samo jak wszyscy, nie? Musisz jakoś, tam szef mówi, chwali się, kupiłem sobie BMW X5, nie? No fakt, że zarabiał dużo więcej, pewnie by mnie było stać na jakieś mniejsze BMW wtedy, ale no i wiecie, w tej strefie komfortu pojawia się, nagle tak się sobie uświadamia, że coś ci zaczyna przeszkadzać. Taki to jest, ja to nazywam pain in the ass, nie? Taki po prostu zaczyna cię
zaczynasz się wiercić, po prostu wiesz, że coś jest nie tak, że coś musisz zrobić, że jeżeli czegoś nie zrobisz, to po prostu nic się nie zmieni. Ja obecnie to obserwuję, bo mamy mieszkania na wynajem wielopokojowe. Wielopokojowe. I to są po prostu, dzielimy wzór Czerwińskiego czy tam innego, jest bardzo prosty. Ilość okien równa się ilość pokoi. Tak kupujemy mieszkania, nie? Czyli po prostu jeżeli są cztery okna, a kupujemy dwupokojowe, to znaczy, że się da zrobić cztery pokoje, nie? Pokoje mają po tam raptem 7 metrów. I pchamy te pokoje tak gdzieś za 8 stówek w Warszawie. I słuchajcie, ja zawsze robimy selekcję najemców, nie? Żeby ten rynek był taki płynny, żeby nie był problematyczny, to zawsze najemców prosimy o zaświadczenie o zarobkach. No i przychodzi student i często mówi, no ale ja nie mam, nie? Zarobków. No pytam się, kto będzie płacił? No mama. No to z mamą się podpisze umowę. Ale czasami przychodzą jacyś ludzie, którzy są właśnie już po studiach i pracują. I oni przynoszą zaświadczenie o zarobkach do 1500 zł, nie? I ja wiem, że oni są w takiej bardzo podobnej sytuacji jak ja. Wtedy, bo oni muszą podjąć decyzję. Oczywiście mniej zarabiają, ale muszą podjąć decyzję. Bo jeżeli oni nic nie zmienią w swoim życiu, to oni, że tak powiem, zostaną klientem Czerwińskiego do końca swojego życia. Zgniją mi w tym pokoju. Mi to nie przeszkadza, bo oni płacą regularnie. A wiecie o co chodzi, tak? Że po prostu on wydaje 800 zł, czy ona, na ten pokój, 200 zł wrzuca jeszcze w opłaty, to jest, zostaje 500 zł na życie. Można przeżyć, kupując wszystko w Tesco i tak dalej. Ja też tak robiłem, jakiś suchy makaron, taki na wagę, jakieś tuńczyki, pamiętam, dźwigaliśmy z kumplami normalnie, bo była jakaś super promocja po złotówkę za puszkę. I no po prostu to były jakieś tam grube jaja, oczywiście teraz z tej perspektywy, ale chciałem wam pokazać, że decyzja, która została podjęta wtedy, była jedną z najważniejszych decyzji jakby w moim życiu, ze względu na to, żeby pójść nie szablonowo, żeby coś zmienić, coś zrobić inaczej, żeby nie myśleć tak jak wszystkie te korpo szczury, które postępują tak samo. A postępowałem tak samo i byłem ubrany tak jak oni, tak uczesany tak samo. Miałem krótkie włosy, o czym później jeszcze opowiem. I wiecie, to musi w waszej głowie zacząć tak trybić, jak te trybiki, musicie po prostu zacząć się zastanawiać. Dla mnie to właśnie to była po prostu motywacją. Uważam, że bardzo często dla ludzi jest po prostu taki stan, że czujecie dyskomfort. Że właśnie tak coś się dzieje, że widzę, że część z was już się zaczyna też kręcić, że tak w tych pośladach coś się po prostu dzieje, że nie możecie usiedzieć na miejscu, nie? To jest właśnie ten efekt jest bardzo często potrzebny, nie? I ja wymyśliłem, mówię, dobra, te nieruchomości. Muszę wymyśleć coś, co zapewni mi tutaj, na wcześniejszym wykładzie też była o tym mowa, po części, że taką strefę błękitnego oceanu, strategię błękitnego oceanu. Przesłuchałem wtedy takiego audiobooka, pamiętam, bardzo lubiłem audiobooki, bo spędzałem mnóstwo godzin w samochodzie. Jeździłem gdzieś tam w Katowice, po całej Polsce właśnie pracując w tym konsultingu i nie chciałem marnować czasu. I tak stwierdziłem, dobra, coś trzeba po prostu słuchać w tym samochodzie. Nie? Jeszcze znalazłem jakiś odtwarzacz, który przyspieszał te audiobooki i tak pierwszy raz w życiu nauczyłem się szybkiego czytania, nie? Że przyspieszałem audiobooki tam na 1,3, czyli 30% szybciej czytałem książkę, niż ktoś by normalnie przeczytał, nie? Żeby szybciej do głowy to wszystko wchodziło, nie? I słuchajcie, i przesłuchałem takiego audiobooka o strategii błękitnego oceanu, która mówi, żeby wykreować swój własny ocean działania. Czyli nie wykrwawiać się z kimś innym, na przykład jakąś polityką cenową. Bardzo często, jak spotykam teraz młodych przedsiębiorców, to oni mówią, a kurczę, ja zrobię tam jakiś nowy sklep internetowy, bo ja mam taniej produkt niż ktoś inny. To jest bez sensu, bo jedynym naszą zaletą naszego produktu jest to, że on jest tańszy. Czyli wykrwawiamy się strategią tego, że po prostu strzelamy się na tym samym polu. Ja wymyśliłem, że muszę coś zrobić w tych nieruchomościach, żeby zrobić taką swoją przestrzeń. Tam nikogo nie będzie. To jest mój ocean, ja będę tam zdobywał lądy, światy i tak dalej. I zacząłem specjalizować się w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych. Zacząłem pisać sobie systemy informatyczne, które tam na Gumtree, na jakimś OLX-ie, to wtedy jeszcze tablicy, przeszukiwały te wszystkie setki ogłoszeń, tak? I wyszukiwały te, które są najtańsze. I pomyślałem, że okej, dobra, nie zrobię tak jak wszyscy. Nie zrobię tak jak wszyscy. Nie kupię mieszkania trzypokojowego pod kreskę. Jeszcze pamiętam, wtedy dawały banki 110% kredytu, nie? Że tam jeszcze we franolach i po prostu można było przy analizie zdolności kredytowej, jak się zarabiało powiedzmy 4 do ręki, to tam oni brali, że 3800 to może być kredyt, 200 to jakoś ci tam starczy na życie, nie? Kredyt, frank był niski. I teraz słuchajcie, ja na licytacjach komorniczych kiedy? We wtorek kupiłem 100-metrowe mieszkanie od doradcy kredytowego. Czyli
został licytowany doradca kredytowy, rozumiecie? To jest jakaś farsa, tak? Że po prostu zbankrutował człowiek, który był doradcą kredytowym. Nieważne. No i to jest już jakaś inna historia. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie jakby... pokażę wam jak... jeszcze o tym strategii Błękitnego Oceanu. Że zaczynasz tworzyć właśnie swoje środowisko, swój jakiś popyt, nie? Możesz dawać ogłoszenia. Ja na przykład dawałem wszędzie, rozklejałem ogłoszenia. Wiem, że teraz już coraz więcej to ludzi robi, ale wtedy to był pewien mój Błękitny Ocean, bo ja miałem bardzo dużo czasu, a nie miałem pieniędzy za dużo, tak? Czyli chodziłem i gdzieś tam chodziłem do znajomych, na imprezę, na domówkę, to zawsze tam gdzieś na tablicę korkową przyklejałem, kupię mieszkanie, nie? I po prostu w ten sposób jak ktoś do mnie dzwonił, to ja byłem tylko jego klientem, tak? Czyli nie musiałem, nie wiem, wsiadać do tramwaju, do autobusu czy do samochodu i zapitalać szybko, bo mój system informatyczny znalazł jakieś ogłoszenie i wiem, że zaraz innych takich czerwińskich w Warszawie jest pewnie 40 i wszyscy będą grzać do tego mieszkania, żeby je kupić. Raz mi się tak zdarzyło, że już dużo później w końcu kupiłem sobie skuter i pamiętam, siedziałem sobie gdzieś tam na obiedzie i tak zamówiłem i tak czekam i tak patrzę, tak maile mi przysyłają te systemy, nie? I przychodzi system, kawalerka, jakaś super cena, nie? I tak myślę sobie, okej, mogę być głodny. I dzwonię i mówię, jakaś pani odbiera, mówię, wie pani, jestem zainteresowany, ale wiem, co się za chwilę będzie działo. I mówię tak, wie pani, pani sobie karteczkę wyczaruje i wpisze mnie, na którą możemy się spotkać, na 13, tak. To pani mnie wpisze jako pierwszego na 13 i każdą następną osobę o pół godziny później, żeby miała komfort oglądania mieszkania. Przyjeżdżam do mieszkania, tam wiecie, spocony, w ogóle nie zjadłem tego. I przyjeżdżam do mieszkania i się okazuje, że pani na karteczce ma 8 osób. Więc to jest tak, że wtedy kupujesz albo nie kupujesz, tak? Jak nie masz czasu, żeby się zastanowić. Musisz mieć jakieś doświadczenie wcześniej pozyskane z ilości obejrzanych jakichś tam nieruchomości czy ze swojej branży, żeby podjąć decyzję, czy kupujesz daną okazję, żeby wiedzieć, czy to jest okazja, tak? Czyli najpierw w ogóle jakby badasz rynek, jakikolwiek on by nie był, mój, twój, czy jakiś wymarzony. I ja właśnie nie chciałem w tym brać jakby udziału w takich wyścigach, więc zacząłem tworzyć jakieś swoje metody, gdzie klient dzwonił najpierw do mnie i nie wiem, pisałem, że za gotówkę, że szybko, tam 48 godzin, że 7 godzin na gotówka na koncie, co jakieś, wiecie, bzdury, po to, żeby przywołać po prostu jakby klientów najwięcej do siebie. I zmiana sposobu myślenia, czyli na początku był ten koncept, cały projekt, w ogóle różne pomysły, różne książki, różne audiobooki, żeby to wszystko wyczarować. I oczywiście wiecie, jak to jest w życiu. Hejterstwo, tak? Tata w ogóle, jak mój to usłyszał z mamą, to w ogóle synek, ty się w łeb puknij. Moja sąsiadki tutaj, czy tam, nie pamiętam, tata mówił, że miał jakiegoś kolegę z pracy, nie pamiętam, jak on się nazywał, i mówi do niego, przecież mówi, zobacz, jaka tam kupiła jego córka fajne mieszkanie w Warszawie. Nie mógł być normalnie. A mówię, tato, no ale przecież wynajmuje bardzo tanio, kupię jakieś na wynajem. No ale będziesz wynajętym mieszkał, no wynajętym to tak nie jest jak w swoim, nie? I po prostu nie mogłem ich przekonać do tego, jakimiś racjonalnymi w ogóle sposobem, Excelem, w ogóle czymkolwiek, do tego, żeby po prostu powiedzieć, że tato, to się opłaca, bo mi ktoś będzie płacił. Ja sobie znalazłem mieszkanie, za które płaciłem tam 700 zł za kawalerkę, a stwierdziłem, że ja mogę, jak kupię kawalerkę, to wynajmę ją za 1400, więc ona będzie mi spłacała i kupię ją na kredyt, tam była rata 700, zostaje mi 700, więc spłacę jeszcze to mieszkanie, więc będę na zero, tak? A już będę miał pierwsze mieszkanie, kogoś będzie mi spłacał kredyt. Tadam, czary mary, hokus pokus i biznes się kręci, nie? Mówię, dobra, będę miał zdolność kredytową, no może kupię następne albo odłożę sobie kasę z pracy, dostanę jakąś premię, więc w ogóle to się zacznie jakoś kręcić. Paweł, ale powiedz mi, czy tobie to się tak opłaca za te 700 tak jeździć, tak w ogóle, tak... No i wiecie, po prostu tego w ogóle osoby nie czuły, nie? To się nie uda, w ogóle wiecie, jak to jest, no po prostu tych... I ja nie chcę powiedzieć też, żebyście wiedzieli, że to hejterstwo, szczególnie rodzinne, to nie wygląda, nie wynika z tego, że po prostu ludzie w was nie wierzą, to po prostu wynika pewnie z miłości, tak, naszych rodziców do nas, żebyśmy nie popełnili jakichś błędów z opieki nad nami. Oni podążali pewnie swoją drogą i mają jakieś tam setki przykładów, że to się nie udało, nie? I często może się to nie udać. Natomiast warto próbować, warto się do tego przygotować. Nie warto być bardzo taki
arogancki w tym wszystkim. Trzeba wysłuchać wszystkich argumentów, dlatego że wśród tych argumentów mogą być jakieś argumenty rzeczowe, o których czymś nie pomyśleliśmy, o jakichś zagrożeniach, więc warto to wszystko sprawdzić. Warto wśród swoich znajomych poszukać i w ogóle jakichś szkół i tak dalej, poszukać ekspertów, którzy to zrobili, którzy już to doszli, na jakie pułapki wpadli i dlaczego się tak stało. I słuchajcie, to było pierwsze mieszkanie, które kupiłem na wynajem. No mieszkanie po prostu wyglądało tak, ale po prostu ja w międzyczasie jakby trochę byłem przyzwyczajony do tych warunków, bo wiecie, mieszkałem w tamtym mieszkaniu, które wam pokazałem. A żeby było śmieszniej i jak moja strefa komfortu i męskość była istotna, to tamto wcześniejsze mieszkanie było na ulicy Bagno. Rozumiecie? Idzie singiel na randkę, laska się go pyta, gdzie mieszkasz, a on mówi, kuźwa, na Bagnie jak Shrek, nie? No to po prostu jest jakiś... Wiem, że dziewczyny się nie pytają, gdzie się mieszka na tym, nie? Ale w ogóle samo poczucie wewnętrzne wartości, że się mieszka na Bagnie jak Shrek, po prostu jest straszne, rozumiecie? Ale stwierdziłem, dobra, trzeba kupić jakiś paździerz, bo jest po prostu tani i jakoś swoimi sposobami go wyremontuję. Gracie pewnie w gry, albo graliście kiedyś. Dziewczyny pewnie bardziej w Simsy jakieś, chłopaki tam w jakieś strzelanki i tak dalej, ale bardziej mi chodzi o strategiczne. Zawsze jest tak, jak ja grałem w jakieś gry strategiczne, to zawsze upgrade'owałem wszystkie jednostki na maksa, nie? Jak graliście tam w jakieś Farm Village, to jakieś takie, to zawsze się też te wszystkie budynki czy coś tam upgrade'uje na maksa. I jak ja sobie wyobrażałem pierwsze mieszkanie, to stwierdziłem, że muszę, wiecie, no włożę tam naprawdę całe serce, nie? Kupię jakieś dobre płytki, jakieś fajne meble, jakieś w ogóle coś, żeby wyglądało naprawdę super, nie? No i pamiętam, moja przemiana myślenia stała się w obi. Na dziale z płytkami. Poszedłem na dział z płytki, no i wiecie, są jakieś ładne, takie za 4 dychy z metra, nie? Wtedy to był majątek dla mnie, bo tam nie miałem też dużo oszczędności, ten kredyt, jakoś coś tam. I pakuję te płytki, nie? Zapakowałem ten cały wózek, taki spocony i tak i jadę z tym wózkiem, tak go pcham i tak wyciągnąłem kalkulator i tak sobie liczę, ile to kosztuje, nie? I tak zbladłem. Sobie myślę, ja pitole, to mi się nie zepnie, nie? I tak przejeżdżam i stoi taka wystawka, wiecie, często są takie wystawki, taka jakaś paleta i stoją mi płytki takie za 10 zeta. Takie po prostu brzydkie, nie cholery mi się nie podobają, żółte, ale tak się zastanowiłem i wtedy tak, coś taki, wiecie, anioł jakiś z obłoków i olśniło mnie, że przecież ja w tym mieszkaniu do cholery jasnej nie będę mieszkał. Przecież dla mnie, jako inwestora, najważniejsze jest to, żeby to mieszkanie się wynajmowało. Ja nie mam przychodzić tam go oglądać. Ja w zasadzie teraz do mieszkań w ogóle nie chodzę, bo jakby nie mam po co, tak? Kasa jest na konto, nie może być do ręki, bo musiała być kasa fiskalna, jakieś zarejestrowane działalności gospodarcze, to już nie wchodźmy w szczegóły, ale ja swoich klientów, swoich lokatorów szanuję, że nie zakłócam im spokoju, że nie przychodzę im do mieszkania i mówię, tak wiecie, zapuszczam żurawia, tam patrzę, czy co wszystko jest posprzątane, tylko po prostu pieniążki przychodzą na konto do 3. dnia miesiąca i jesteśmy done, tak? Ja nie chcę wiedzieć, co tam w tym mieszkaniu się dzieje, ale jak masz swoje pierwsze dziecko, swoje pierwsze mieszkanie, czy swój pierwszy biznes, to chcesz, żeby było turbo idealne, tak? Żeby po prostu było wszystkie fajne płyteczki posprzątane, wiesz, że sobie myślisz, sobie już tak wyobrażasz, o, jak je zrobię, to sobie usiądę, zaproszę wszystkich znajomych, jakąś imprezkę zrobimy, parapetówę i w ogóle. A przecież chodzi o to, żeby je wynająć jak najszybciej, żeby ono jak najszybciej zarabiało i tak dalej. Więc to była moja przemiana, nastąpiła w obi. Tak wyglądało mieszkanie po remoncie, nie będę was zanudzał zdjęciami przed i po, tak pokrótce. To są właśnie te badziewne płytki, które do tej pory mi się nie podobają, jakaś zumywalka za 130 zł, nie? To są, ja się dzięki temu, że to wszystko woziłem, bo zapakowałem, pamiętam wtedy firmowego Focusa, jeszcze z SAP-a, też to się nie powiem, to on, pamiętam, tak był załadowany tymi płytkami, że wszyscy w Warszawie mi walili długimi światłami, bo po prostu, wiecie, ten samochód się tak ugiął, że jechał dziobem do góry i po prostu wszystkim świecił po oczach, nie? No ale to nieważne. Ja po prostu dzięki temu stałem się też ekspertem. Jak teraz mam ekipy remontowe, już mam takiego pana Wojtka, który, jak to będzie oglądał, serdecznie pozdrawiam, że on jak robi kolejny remont mieszkania, to ja już po prostu, panie Pawle, jakie płytki? To nie jest pytanie, jaki kolor, tylko to jest pytanie, czy za 12, czy za 15, nie? To są tego typu ceny, bo nieważne, jakie one będą miały kolor, nieważne, jak to będzie wszystko wyglądać, ważne, ile to będzie kosztować, nie? Ważne, bo to jest cel, do czego dążymy. I jak sobie narysowałem później ten progress bar, tak, taki pasek stanu, że
określiłem, ile muszę mieć miesięcznie tego przypływu pasywnego, to ja dokładnie wiedziałem, gdzie jestem. Tak? Wiedziałem, że tych mieszkań muszę mieć więcej, mniej, że to mi daje mniej, więcej i tak dalej. Wiedziałem, co mam jeszcze dalej zrobić. Nie? I dążyłem do tego, żeby właśnie syn, który mi się rodzi gdzieś za 100 dni, że będzie mógł mieć tatę, który się będzie po prostu nim spędzał cały dzień, ile będzie tylko chciał. Tak? Więc to był mój cel. I ja cały czas sobie jego przypominałem podczas tych inwestycji, tak? Nie ukrywam, że to było wielokrotnie były różne upadki i poślizgi. I często jest tak, że przychodzi jakiś, wiecie, wykładowca i pokazuje mieszkanie przed i po w czapkach, nie? Czy pokazuje, jak zaczynał i pokazuje, jak skończył. Ale zapomina, co było po drodze. Nie mówią ludzie o tym, tak? Ja się przyznaję wiele razy do tego, że z bólem brzucha musiałem się i w ogóle tak zestresowany, musieliśmy się z żoną rozstawać z jakimiś mieszkaniami, bo popełniliśmy jakieś błędy, traciliśmy dziesiątki tysięcy złotych na prawników i tak dalej. I wtedy co? No idziesz do tego swojego celu i nagle gleba, upadasz, tak? Coś nie poszło, czegoś nie sprawdziłeś, czegoś nie przeanalizowałeś. I co wtedy robisz? Tak jak z moim dzieckiem, możesz mówić, jak Walkiewicz mówił kiedyś na swojej konferencji, upadłeś już 10 razy, daj spokój synek, nie nauczysz się chodzić, nie? Po prostu podnosisz się, wstajesz, otrzepujesz kurz i idziesz dalej, tak? Ciągle pamiętasz o swoim celu, ciągle pamiętasz, do czego dążysz i działasz, tak? I to jest na tyle też istotne, że w nieruchomościach, powiedzmy, ale też w różnych biznesach jest tak, że na początku mamy jakąś ideę. Jesteśmy, właśnie ja to nazywam arogancją taką biznesową, to jest śmieszne. Każdy jest na początku arogancki, że przeczytał jakąś książkę, powiedzmy, w nieruchomościach, to Kiyosakiego, nie? Będzie. I tak. Nie znacie się, słuchajcie, Kiyosaki to zrobił, mamo, ja się tym zajmę, tak? Spoko, luz. I w ogóle mamy tylko jakąś ideę, nie mamy w ogóle doświadczenia, nie chcemy nikogo słuchać, bo się tam przeczytaliśmy kilka rzeczy, jesteśmy podjarani samą jakby strategią. I później jest coś takiego, efekt w nieruchomościach i w ogóle w biznesie, że kupujemy lub robimy to, co nam się podoba. Bo myślimy, że cały świat, wszyscy dookoła też kupują te same produkty, co my. A sorry, po prostu jest tak różny jest konsument, tak różny jest klient. My też jedno z pierwszych mieszkań, które kupiliśmy, to była kawalerka, która nam się podobała i kupiliśmy ją gałką oczną. W ogóle nie analizowaliśmy. I to jest jedna z najgorszych inwestycji, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, którą mamy. Ja się świetnie wynajmuję, bo jest w centrum Warszawy kawalerka, która ma 28 metrów i kosztowała 330 tysięcy z garażem podziemnym. A tydzień później kupiliśmy mieszkanie, które kosztowało 145 tysięcy, czyli ponad połowę i daje 70-80% zwrotu, co tamto kupione okiem, tak? Bo miało płytę grzewczą, było super apartamentowcu, w którym zawsze ja chciałem mieszkać, zawsze sobie marzyłem. Ale to nie był ten moment na taką inwestycję, rozumiecie? Nawet jeżeli ta inwestycja była taka, o której zawsze marzyłem, to ona nie spinała się ekonomicznie, nie było podstaw ekonomicznych. I często jest tak, że nie wiem, nam się podobają, to jest też pasja, która tutaj na wcześniejszym wykładzie była poruszana bardzo, bardzo mocno, że fajnie jest, jak zaczynacie biznes z pasji, z tego, że coś wam się podoba, ale nie oceniajcie rynku przez waszą perspektywę, tak? Czyli zróbcie badanie rynku. O tym też Kamil mówił chyba tam w którejś z książek, o przykład jakiś z nartami, że jak chcesz handlować nartami, to najpierw idź do Decathlon, najpierw w ogóle zrób sklep, tak? Zobacz, czy ktoś od ciebie kupi. Jak kupi, to idź do Decathlonu, kupię i wyślij mu. Nawet jak masz na tym stracić 100 czy 200 zł, to jest lepiej niż się zatowarujesz pod górkę, za 30 tysięcy czy 60 czy 100 tysięcy zrobisz towaru, magazynu, a później się okaże, że jest dupa, tak? Więc tak samo z mieszkaniami. Jeżeli chcesz sprawdzić, załóżmy, czy mieszkania będą się sprzedawać, weź jakieś, ja ci wyślę, jak nie masz zdjęcia, albo wejdź na jakąś stronę estońską, znajdź jakieś zdjęcie, wystaw na Allegro, czy na Gumtree, po jakiejś cenie na przykład najmu i zobacz, czy będą studenci dzwonić. Tak? Jak nie będą, to zgadnij, co się stanie, jak kupisz i będziesz już to mieć. Też nie będą, tak? A jak będą, no to jest podejrzenie, że będą. Można robić bardzo prosto, bardzo właściwie darmowe badania rynku. Można iść sobie, jak nie chcesz wykorzystywać swojego telefonu, kup na stacji benzynowej kartę SIM za 5 zł i to zrób. Pierwsze okazje. Później generalnie właśnie sprzedawaj, zanim kupisz. No i jakby mistrzem jest to, że rozpoznajesz jakby okazję już po prostu przez intuicję. Przez intuicję, przez to, że ja na przykład już zdarzało mi się, że kupowałem mieszkania przez telefon, tak? Tylko znając jakieś tam parametry. I jak się to... I do czego doszedłem? To było na przykład...
Czyli od tego mieszkania takiego, wiecie, z szafą, gdzie się wieszało, to jest mieszkanie, które sprzedałem, nie wiem, z miesiąc temu. Też kupione na jakiejś licytacji. I to jest mój osobisty sukces, tak? Jakby osobista miara sukcesu. Moją miarą sukcesu były mieszkania, tak? Miałem mieszkanie najpierw, jakąś kawalerkę z zielonymi płachtami na stole, na ścianach, a później kupiłem penthouse, który miał jacuzzi, tak? I pamiętam, jak z tego zielonego mieszkania właśnie z tymi ścianami, które znajdowało się na ulicy Bagno, było widać Pałac Kultury. Ja tak patrzyłem, kurde, to był dla mnie obraz Warszawy, obraz sukcesu, jakby rozumiecie, przyjechałem z mojej miejscowości. I z tego mieszkania, które widzicie, z jacuzzi, nie wiem, czy jest jakieś zdjęcie, siedząc w jacuzzi, tam w oddali widać Pałac Kultury. I to był, siedząc w tym jacuzzi, ja miałem ten swój sukces, tak? Ja poczułem, że to jest to, że to jest ta droga, trzeba to robić dalej. Ale co znowu? Ja mogłem się znowu zatrzymać w tym jacuzzi, siedzieć w tym jacuzzi i stwierdzić, dobra, ja konsumuję to. Albo iść dalej, tak? Albo iść dalej. I kupić następne, lepsze i dążyć do tego swojego celu, do którego marzę, żeby dojść, tak? Okej. Okay. To jest taki mój sukces, tak? Często zdarzają się teraz, jak to tam trochę wygląda w praktyce jeszcze. Zajmuję się jeszcze handlem mieszkaniami i chciałem wam pokazać jakiś tam przykład, jak to działa. To jest mieszkanie, które zostało kupione przez za 300 tysięcy. Tak pokrótce, taki jest stan. I wkładając naprawdę własną pracę. A, to jest przykład mieszkania, w którym ja w zasadzie nie włożyłem ani złotówki. Czyli to możecie zacząć, załóżmy, robić, tak? Że po prostu znajdujecie jakąś okazję i znajdujecie inwestora. I ja się rozliczam na przykład z kilkadziesiąt procent z inwestycji, ja się opiekuję jakby całą inwestycją, tak? Czyli po prostu szukam okazji, inwestor to finansuje, ja robię cały remont. Na początku możecie sprzedawać wizję, czyli po prostu nawet nie robiąc remontu, robicie jakieś wizualizacje mieszkania na komputerze, tak? I później po prostu przechodzicie do jakiejś tam realizacji takiego projektu. I to mieszkanie, które było kupione jakoś super tanio, może być sprzedane bardzo dużo drożej. I ciekawe jest to, że właśnie jak macie koncentrację na tym swoim celu, to jakoś po prostu tych okazji zaczynacie widzieć strasznie dużo. To jest tak, jak, nie wiem, ma się jakiś samochód i się widzi, że nagle na mieście jest dużo tego typu samochodów. Czy paradoks, nie wiem, on jest chyba w psychologii napisany, kobiety w ciąży, nie? Jak się kobieta w ciąży widzi inne kobiety w ciąży, to jest taki paradoks, nie? Więc ja pamiętam właśnie, jak chodzę gdzieś tam teraz, to zawsze na tablicę ogłoszeń spojrzę, czy tam wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa nie sprzedaje jakiegoś mieszkania w licytacji. Jak wchodzę do sądu w jakiejś innej sprawie, to też zobaczę ogłoszenia o licytacjach komorniczych. To jest po prostu koncentracja. Koncentracja. Ostatnio też miałem taką śmieszną akcję, bo mam kolegę, który jakoś dorwał jakiś super samochód, jakąś Porsche Panamerę i mówi tak, Paweł, chodźcie, przejedziemy, nie? Pojeździmy po mieście. I jeździmy tą Panamerą po mieście, on tak prowadzi pierwszy raz taki samochód, ale widzę, że w ogóle ja coś do niego mówię i jego nie ma, nie? I tak mówię, patrzę, co on robi, a on co światło wyciąga telefon, kładzie sobie na fotelu, wyciąga i pisze jakiegoś SMS-a, nie? Mówię, co się stało, nie? On mówi, trochę się zakochałem, nie? I ja tak zrozumiałem, że myślałem na początku, że tak małe dziecko może mieć taką koncentrację. Wiecie, jak małe dziecko na przykład w coś gra, nie? To może mama tam mówić obiad, rzucić piłką i dopiero w głowę i dopiero ta osoba, dopiero to dziecko coś skapnie. Ale wtedy zobaczyłem, że nawet dorosły, wiecie, będąc tak zakochany, on po prostu go nie było, nie? I tak się zastanowiłem, kurde, czy ja potrafię być tak samo skoncentrowany na czymś, jak on jest, wiecie, ma super samochód, pożyczony na kilka godzin i zamiast się na nim skupić, to on się skupia na wysyłaniu jakichś SMS-ów. Czy można być tak skoncentrowany na swoim biznesie, dojść do takiej koncentracji, że po prostu myślimy tylko o tym? Często jest tak, że wiecie, jak faceci często są właśnie w tej fazie takiej podrywania, to z każdego tematu potrafią zejść do seksu, nie? Ja generalnie, też mi się tak zdarza, że z każdego tematu gdzieś tam schodzę do tych nieruchomości, jakaś dyskusja i coś tam gdzieś do nieruchomości. Więc nie jest to pewnie taka sama koncentracja jak w tej miłości, w tym zakochaniu, czy w tej fazie powiedzmy takiej młodzieńczej, ale jest to pewnego rodzaju właśnie koncentracja na dojściu do celu.
I mieszkanie zostało sprzedane za 490 tysięcy po jakimś tam remoncie. I ja miałem jeszcze swoją osobistą nagrodę. Jak już osiągnęliśmy pierwszy stopień takiej niezależności finansowej, to nie była jeszcze wolność finansowa, to postanowiliśmy, że sobie zrobimy nagrodą będzie podróż dookoła świata, bo zawsze chcieliśmy zwiedzić kawał świata. I oczywiście też znowu się tu pojawiło różnego rodzaju jakby hejterstwo, szczególnie ze strony rodziców. Synek, po co ci to? Tam jest niby babcia, tam jest niebezpiecznie, chłopcy cię zbiją, nie? Wiadomo, nie? I na początku w ogóle mi się to wydawało, wiecie, jakieś tak po prostu niemożliwe, nie? Jak można pojechać na podróż dookoła świata? W ogóle trzeba mieć pewnie jakieś straszne pieniądze, trzeba mieć bardzo dużo właśnie różnych środków. I pamiętam, znalazłem takie biuro podróży, które załatwia bilety same w Anglii, Travel Nations, CO UK. I zadzwoniłem tam i mówię, że chciałbym jakąś taką najwypaśniejszą wycieczkę. No już mieliśmy odłożoną kasę. A moja żona dostała w pracy tak zwany sabbatical, to jest w korporacjach właśnie. Dlaczego są na przykład fajne korporacje? Że możesz dostać sabbatical po 5 latach pracy, czyli taki urlop bezpłatny na dowolną ilość praktycznie miesięcy do roku, że później jakby wracasz, czyli to jest takie mini jakby emerytura w korporacji. To jest bardzo fajne, w mniejszych firmach tego praktycznie to jest niespotykane. I ona wzięliśmy na 100 dni. I ja dzwonię do tego taki podekscytowany, do tej firmy i tak mówię, najbardziej wypaśną, nie, poproszę. Taką super dużo miejsca, no ale pani tak mówi, wie pan, jak pan ma 100 dni, to jakby my rekomendujemy, żeby w jednym miejscu pan nie był krócej niż 6 dni. No bo ta Australia, no jak pan zwiedzi w 6 dni, krócej niż 6 dni? Jak się tam jakiś samolot opóźni czy coś, no to jakby, bo to jest tak, że każdy następny samolot już jest zabukowany, nie? I po prostu by gdzieś ta wycieczka uciekła tak jakby. Ale wszystkie hostele i tak dalej rezerwowaliśmy sami. Ja sobie tak myślę, dobra, 6 dni razy 10 miejsc to już jest 60 dni, nie? Czyli zrozumiałem wtedy właśnie, że moja jakby teoria pieniędzy i w ogóle teoria całego zysku się potwierdza. Że to nie najważniejsze jest w życiu cash, tylko czas, tak? Co z tego, że ja mam tyle kasy, ile chcę? Ja mam 100 dni, a za 100 dni to ja mogę kupić tylko ileś tych miejsc zobaczyć, tak? Czyli zrozumiałem, że muszę mieć w życiu dużo czasu do tego, żeby wydawać pieniądze. Najdroższa wycieczka dookoła świata kosztowała 4200 funtów i chyba trzeba pojechać na 2 lata, bo tam jest wszystko na każdym kontynencie. My kupiliśmy swoją wycieczkę gdzieś za bilet za 12 tysięcy złotych. Gdzie słuchajcie, było Bora Bora, tak? Gdzie była Hawaje, gdzie było, nie wiem, Australia, Nowa Zelandia, więc to nie są jakieś pieniądze z kosmosu, tak? Najtańsze wycieczki są za 700 funtów, gdzie leci się do Hongkongu, pewnie do Sydney i z powrotem do Londynu. 3 miejsca, ale 700 funtów i można powiedzieć, a byłem dookoła świata, nie? No bo samolot rzeczywiście przeleci. No, więc cool, nie? Ale to jest idea tego, że najważniejszy jest czas. I czego się nauczyłem podczas tej wycieczki i jak to się łączy z biznesem? Pierwsza rzecz pierwsze największe wyzwanie to było spakowanie plecaka. Wiecie, jak jest, jak się pakujecie na wakacje? Pewnie szczególnie kobiety, sorry, że tutaj tak, ale duże walizki w ogóle, nie? A tutaj musicie sobie zapakować w jakiś plecak, który będziecie nosić cały czas. Albo tam, jak dochodzicie do jakiegoś hostelu czy hotelu, to musicie to nieść. Więc ja wysypałem oczywiście, wiecie, jak to facet, jeszcze były harcerz, wysypałem wszystkie swoje gadżety, jakieś tam krzesiwa, jakieś survival ostry, jakieś noże, jakieś przejściówki, przełączniki, zasilacze, całą elektronikę na podłogę i tak patrzę na ten plecak i tak. Chyba coś mi w życiu jest niepotrzebne. Rozumiecie? Musicie zweryfikować to, czym się otaczacie. Tak naprawdę do tego, co jest wam potrzebne. Jakie to ma znaczenie w życiu biznesowym? To ma takie, że często dążymy do celów, które nie są naszymi celami, są celem naszego kolegi. W korpo się mówi, że kupujemy za pieniądze, których nie mamy, rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko żeby przypodobać się ludziom, których nie lubimy. Tak? I to jest bardzo duża prawda, że często mamy dużo takich gratów w domu, które są w ogóle przyda się, tak? Otaczamy się w ogóle jakimiś bzdurami. Nagle się musisz zapakować w plecak, który ma maksymalnie 14 kilo, no bo musisz to jakoś nieść. I musisz jeszcze trochę od żony zabrać, bo żona jest trochę mniejsza, nie? Więc ona ma tam z 10 kilo. Więc musisz jeść piwór czy coś takiego sobie wrzucić, więc jeszcze musisz mniej zapakować. Więc to jest naprawdę była wspaniała nauka tego, co w życiu jest potrzebne i jak mało tak naprawdę. Kolejną rzeczą, która była bardzo ciekawa, była względność świata. Względność świata tego, że
Wylądowaliśmy na przykład w Singapurze i tam zupełnie przez przypadek komuś pożyczyłem parasolkę, nie? I ten człowiek mi mówi, że on jest taki advisor od real estate, nie? Że jest doradcą od nieruchomości. On mówi, że jesteś super miły, w ogóle podróżuję do końca świata, świetnie, jutro cię zaproszę na kolację. No ja mówię, kurde, no to świetnie. W ogóle mówię, ale jak się spotkamy, nie? Za ile, kiedy będziesz? A ja mówię, spokojnie, ja wiem, gdzie mieszkasz, ja będę w ciągu 20 minut, nie? Bo się okazało, że Singapur, skąd dokolwiek możesz dojechać w 20 minut. I on zabrał nas do takiej dzielnicy, nie pamiętam w tej chwili, Santa Cove się nazywa, do takiej dzielnicy ekskluzywnych domów. Takich bardzo ekskluzywnych, że wjeżdża się na jakąś kartę i tak dalej. Ja pamiętam, tak chodzę i te domy, po prostu no, turbo ekskluzywne, że wodospad jakiś leje się po wszystkich ścianach, z tyłu jakaś taka przystań jachtowa, gdzie stoi taka motorówka za kilka milionów. I mówię, what I can buy for $1 million, nie? A on mówi, nothing? I wiecie, w Polsce dużo ludzi marzy o tym, żeby mieć milion, nie? Milion złotych, milion dolarów i tak dalej. A później się okazuje, ląduje w Singapurze, że najtańszy dom w tej dzielnicy był za 30, nie? I to szeregowiec, a takie pojedyncze były za 50. I chwilę później, chwilę po tym Singapurze, taki wiecie, kraj elektroniki, gdzie, nie wiem, taki smartfon Note w Polsce to był najmniejszy tam, bo wszyscy mają jakieś kurczę chińskie marki, jakichś wielkich iPhone'ów, Sryfonów i innych takich. I lądujemy na Filipinach, gdzie rajskie wysepki, jakieś wszystkie domki z bambusa i widzę z oddali jakiegoś małego dzieciaka, coś lata mu koło głowy, nie? Coś lata koło głowy i ewidentnie tym steruje, nie? I mówię, kurde, ma jakiegoś drona, nie? Jakiegoś mały helikopter, bawi się, ale tak na początku myślałem, że to jest jakaś kulka na jakimś sznurku czy coś takiego, ale widzę, że nadgarstkiem nie rusza, nie? Myślę sobie, kurde, jaka technologia. Podchodzę bliżej, a patrzę, a to taki jest jebitny karaluch zaczepiony za sznurek i to jest zabawka tego dziecka. I się pytam tych ludzi w wiosce, jakie jest wasze marzenie, ile byście chcieli mieć kasy, nie? A oni mówią, milion peso. Milion peso to jest 70 tysięcy złotych. A to jest raptem rozumiecie, to jest jakieś kilka tysięcy kilometrów, to nie jest tak daleko, Filipiny i Singapur. I jak się zmienia, wiecie, percepcja, jak się zmienia percepcja. I idziemy do sklepu i stoi taka dziewczyna, młoda dziewczyna, ja poszedłem z kolegą i ona tak się patrzy, taka widać ewidentnie po prostu zmieszana i tak mówi, you are so beautiful. Taki to też buraka spaliłem, thank you. Ona, you are so white. A ja pamiętam, byłem najbardziej opalony ever, nie? I ona tak dodaje, you have so beautiful nose. Ja mam wielki nos, nie, jak na standardy polskie, a tam po prostu wszyscy mieli jakieś takie wiecie, przyklapnięte po prostu. I po prostu dla nich był strasznie atrakcyjny. Idziemy do sklepu, idzie Agata do sklepu i patrzy krem wybielający. U nas wszyscy marzą o tym, żeby się, wiecie, no, opalić, jakieś samoopalacze, bronzery. Jaki ten świat jest względny? Do czego zmierzam? Do tego, żebyście własną miarą oceniali swój sukces. Nie dążyli do sukcesów, które są wykreowane przez media, że musisz być taki, musisz nie mieć tutaj celulitu, tak jak by mi nie powiedzieli, jakby mi ktoś nie powiedział, co to jest celulit, to bym w ogóle nie wiedział. Tak? Więc często są wykreowane jakieś potrzeby, które zupełnie są niepotrzebne, to nie są nasze. Kolejną taką rzeczą, To jest to, jak się właśnie pytało wszystkich ludzi, mimo tego, że oni byli strasznie bogaci czy strasznie biedni, to oni mieli wspólne cele i marzenia. Czyli jak się pytało, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu, to czy to była osoba bogata czy biedna, to ona mówiła na przykład rodzina. To było bardzo też budujące, przyjaciele i tak dalej. To bardzo, bardzo ciekawe. I odkrywanie siebie. Właśnie kiedy tak się podróżuje, przynajmniej ja tak mam, Że właśnie mam dużo czasu, żeby się zastanowić na tym, co jest dla mnie najważniejsze, ale właśnie tak jak zostałem tutaj przedstawiony przez pryzmat fryzury, to ja musiałem pojechać tak daleko, żeby odkryć coś, co było tak blisko. Musiałem odkryć, że ja mam kręcone włosy. Słuchajcie, ja nigdy w życiu nie wiedziałem, że mam kręcone włosy. Ba, moi rodzice tego nie wiedzieli. Dlaczego? Bo powtarzałem schemat. Co kwartał chodziłem do fryzjera, tak? Jak mi się robiła pierwsza fala, to już myślałem, że coś jest nie tak. Tak? Że po prostu jakoś, nie wiem, źle to wygląda i po prostu chodziłem do fryzjera i zupełnie nie wiedziałem, że mam jakiś taki atut, tak? I musiałem pojechać na wycieczkę dookoła świata, żeby to odkryć, no bez sensu, tak? Mogłem to odkryć równie dobrze w Końskich, gdzieś w Świętokrzyskiej, w dziurze, że po prostu mogłem to zauważyć, ale nie, powtarzałem ten cały czas ten schemat, więc ważne,
żeby czasami gdzieś wyjść poza schemat i zrobić coś głupiego, może z naszej perspektywy, żeby zapuścić włosy, żeby odkryć coś w sobie. A to jeszcze z takich marzeń. Marzyliśmy, ja marzyłem, zrobiłem nawet kurs nurkowy wcześniej, żeby nurkować z rekinami. A ja się nie spodziewałem, że będę pływał wśród rekinów. To jest zdjęcie zrobione przeze mnie, jak rekiny zaczynają do nas podpływać. I one się nazywały Black Tip Sharks, czyli po polsku żarłacz czarnopłetwy. Jak to przetłumaczyłem na Wikipedii, to zbladłem. Ale mieliśmy wejść właśnie do wody, też tam właśnie dużo turystów innych wchodziło i pan, który był przewodnikiem, zaczął kroić rybę i dawać nam w rękę, tak, żeby te rekiny do nas podpływały. To tutaj jest zdjęcie... Nie w klatce, w ogóle tak normalnie do wody. To było na Polinezji Francuskiej, w okolicy wyspy właśnie tam Bora Bora. To jest tutaj moja żona pływa, sorry, że znam małe zdjęcie, ale nie chciałem się tam jakoś zdjęciami specjalnie tutaj jakoś prezentować. Natomiast ja nie mam zdjęcia, bo żonie się za bardzo ręce trzęsły i po prostu nie wyszły. Natomiast to było jakieś tam spełnianie marzeń. Z Nowej Kaledonii jakiś tam przykład, kiedy też sobie wymarzyłem, że pójdziemy na rafting i okazało się, że tam jest najwyższy na świecie wodospad, który jest jakby komercyjnie udostępniony do tego, żeby z raftingu. I pamiętam, jak koleś się zatrzymał w ostatnim momencie, tam płyniemy rzeką, trochę poćwiczyliśmy już tam, jak się tą całą tratwę obsługuje i on się złapał jakieś tam takie liny czy czegoś i tak do brzegu przyciągnął i tak mówi, to jest ostatni moment, żeby wyjść, bo wodospad jest tutaj już zaraz, nie? I Agata tak wstała i mówi, taki mały, a to miał 8 metrów dół, nie? A po prostu tego nie było widać, nie? Bo wiecie, tam woda i tak dalej kotłuje, więc to była też naprawdę bardzo, bardzo fajna przygoda, która jakby wykracza poza pewne strefy komfortu. Takich pewnie było dużo więcej. Słuchajcie, w ogóle Azbiro i w ogóle cała idea Myśleć jak milionerzy przekonuje do własnego biznesu. I ja chciałem was trochę też jakby ostrzec, tak, że przede wszystkim zadbajcie o płynność finansową. Tak? Bardzo dużo firm, bardzo dużo początkujących przedsiębiorców poległo na tym, że nie dbają o płynność finansową. Czyli po prostu inwestują kasę, a zapominają o tym, że muszą mieć jakiś przypływ kapitału, który zapewni im spokój ducha. Zawsze jest tak, że ja jako inwestor kupuję mieszkania od ludzi, którzy muszą sprzedać, a ja nie muszę kupić. I nie chciałbym być po drugiej stronie. Nie pozwólcie na to, żebyście wy byli po drugiej stronie. Żebyście coś musieli sprzedać, żeby przeżyć, żeby po prostu utrzymać wasz biznes. Więc to jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą to jest motywacja. Tak jak mówiłem, często jest tak, że musicie mieć naprawdę jakąś niekomfortową sytuację, żeby mieć tą motywację. Często jest tak, że macie ją sami w sobie ze względu na pasję. Ale pamiętajcie, że idąc właśnie na swoje, nikt was rano nie obudzi, tak, budzik na 9, nikt wam wcześniej rano nie nastawi specjalnie, nie będziecie czuć presji ze względu na szefa, na to, że się umówiliście, to po prostu będzie wasza wewnętrzna motywacja. I fajnym doświadczeniem jest to, żeby każdego dnia na koniec zadać sobie pytanie, czy ty jako szef sam sobie zapłaciłbyś dniówkę. To jest po prostu bardzo, bardzo dobre pytanie. Jak spędziłeś go pół dnia na fejsie, no to nie wiem, czy twój szef w postaci twojej własnej osoby był z tego po prostu jakoś tam zadowolony. Zdefiniuj cele, to też jest bardzo ważne. Wszystkie książki o tym mówią, żeby sobie po prostu te cele zapisywać. Ale też bardzo fajne jest po prostu zapisywanie oprócz celu, dlaczego chcę go osiągnąć i zapisywanie, co będzie i jak się będę źle czuł, jak go nie osiągnę. Tak? Jak wpłynie na to, jak na moje poczucie, samopoczucie, jak wpłynie na moją rodzinę, na moich znajomych i na dalszą moją karierę. Bo to jeszcze bardziej może motywować, jakby niektórzy motywują się sukcesem, niektórzy motywują się jakby obawą przed porażką. Więc ważne, żeby to pokazywać. I nie przestawaj się uczyć. Jakby to jest rzecz, która jest bardzo też istotna, dlatego że czasy się skończyły, w których przychodził tatuś do swojego synka, klepał go po ramieniu i mówił, synku, rób to, co ja przez ostatnie 30 lat i będzie super, nie? Te czasy się zmieniają. Zmieniają się w każdej branży, w taksówkarskiej chociażby, o której Kamil gdzieś tam na swoim blogu Ubera chwali i kiedy dawniej taksówkę się zamawiało przez telefon, teraz już się zamawia przez aplikację. To jest jakiś przykład. I po prostu te wszystkie metody robienia biznesu, wszystko się zmienia. Więc jeżeli przestaniemy się uczyć, to po prostu zostaniemy gdzieś z tyłu i niestety ten biznes będzie się w pewnym sensie jakoś tam degradował.
Słuchajcie, jakieś nigdy nie przepuszczaj okazji. To znaczy, że nie tyle w nieruchomościach oczywiście, tyle, że są okazje do nauki za darmo, są okazje do różne biznesowe, takie jak właśnie, że znajdziecie coś super tanio, a nie będzie z waszej branży. Możecie to komuś sprzedać, możecie sprzedać jakąś ideę komuś, więc po prostu wykorzystujcie wszystko, co jest dookoła was, jakieś spotkania motywacyjne, spotkania networkingowe, bo to naprawdę się opłaca i wiem, że czasami się najbardziej nie chce wstać ever, ale po prostu możemy właśnie tego dnia poznać kogoś, kto będzie naprawdę powie nam jedno zdanie, które przez następne, nie wiem, rok będzie tą istotą i tym, czym nas napędza. Mechanizm sukcesu jeden. Jest w nas, tylko i wyłącznie w nas. Możecie chodzić też na wszystkie spotkania motywacyjne, szkolenia, kursy, ale dopóki wy nie ruszycie tych dupsk, tak, początkowych z krzeseł, nie zaczniecie działać, to nikt za was niczego nie zrobi. I ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Dzięki. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.